Internetowa telewizja regionalna HB Gracja Broda. Witam państwa w programie Kontra Gość. Moim dzisiejszym gościem pani Maria Ilnicka Mądry, przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam państwa również bardzo serdecznie. Można śmiało powiedzieć, że gdyby nie Aleksander Doba, to miejsca w sejmiku dla pani by zabrakło, a stało się jak się stało. Aleksander Doba złożył mandat i mamy panią jako przewodniczącą Sejmiku Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Można by powiedzieć, że szkoda, bo mogłoby być nas dwoje w Sejmiku, jako że w tymże okręgu całe ugrupowanie bezpartyjnych zdobyło znamiennie wysoko ilość głosów i gdyby nie, właśnie metoda DONTA. To znacznie większą ilością głosów by weszli bezpartyjni niż weszli z innych partii. Mieszkańcy policji, powiatu polskiego, mają troszeczkę pretensji o to do Aleksandra Doby, że, że nie będzie wypełniał swojego mandatu, że zrezygnował z pełnienia funkcji. No ale jak wiem, Aleksandra Dobę jest ciężko usiedlić w ramach struktur politycznych. To jest człowiek, który kocha przygody i myślę, że zdecydowanie lepiej czuje się jednak w tych kręgach, związanych z przygodami, niż w kręgu polityków? No, pan Aleksander Doba jest takim nietuzinkowym pasjonatem, który na pewno ma swój cel, ma swoją pasję, którą realizuje jak nikt inny by nie potrafił i myślę, że, że to jest jego właśnie siła, jego charakter, jego wielkość odróżniająca go od wszystkich nas, czasami z tymi małymi pasjami. Trzeba przyznać, że police przecież pani obce zupełnie nie są. Bo tak jak rozmawialiśmy przed programem, powiedziała pani, że z policami wiąże się dosyć spora pani przeszłość. Także to nie jest też tak, że jest pani jakby nowym człowiekiem dla policza. Zdecydowanie nie jestem z policami związana. Od pierwszego roku mojej odpowiedzialności zawodowej, moje pierwsze kroki jako lekarza były właśnie w Policach. Z przyjemnością dzisiaj właśnie trafiałam tutaj do Państwa, do redakcji, naprzeciwko widząc, prawdzie już stary budynek przychodni, w której pracowałam w latach 72-75, pogotowie, z którym właśnie z którego wyjeżdżałam. Do mieszkańców Polic, ale całego powiatu polickiego jest mi bardzo dobrze znane. A druga styczność właśnie z policjami nastąpiła, gdy byłam już w innej roli, zarządzając szpitalem klinicznym na Unii Lubelskiej w 2007 roku. Byliśmy pierwsi w Polsce wówczas z tamtym zarządem powiatu, który ratował w sposób specyficzny szpital, który był zadłużony, który miał kłopoty z utrzymaniem się. Został przejęty przez szpital kliniczny na Unii Lubelskiej, szpital aktualnie, który w ten czas był powiatowy i myślę, że z dobrym pożytkiem, przede wszystkim dla pacjentów, niesie im właściwą pomoc. Był to, był to według mnie, nasz wszystkich, wielki sukces. Bo trzeba właśnie to powiedzieć otwarcie, że gdyby nie te decyzje, które wówczas zapadły, to tego szpitala w Policach dzisiaj po prostu by nie było znaczy na pewno by nie było takiego, możliwe, że gdzieś kłopoty by miał takie podobne, jak kłopoty mają wiele szpitali powiatowych w naszym województwie, gdzieś przekształcony po raz, któryś na pewno w jakąś spółkę, z, czy z dobrem dla pacjentów wątpliwe, a na pewno ze stratą dla pracowników, to pewne. A proszę mi powiedzieć, jak z perspektywy sejmiku polickiego można pomóc miastu Policę? W jaki sposób można wpływać na te kluczowe dla tego miasta decyzje? Myślę, że w tej kadencji bardziej. Niż w poprzednich kadencjach, dlatego że nowelizacja ustawy o samorządzie wojewódzkim pozwala na już taką jawną, bym powiedziała, i sformalizowaną współpracę między samorządami różnych szczebli. I tak sobie wyobrażam, że właściwie współpraca z samorządem i gminnym, z którym wspaniale współpracuję od czasu wielu z panem burmistrzem Diakunem i z samorządem powiatowym również ta współpraca trwa z aktualnym zarządem, który był w poprzednim, w poprzednim składzie również, może wiele wnieść do jak gdyby, pomocy do tworzenia tego, co można robić robi za pieniądze. Marszałkowskie, Na marszałkowskie czyli konkretnie mówiąc o zatwierdzanym przez Sejmik. Czyli śmiało można powiedzieć, że Policzanie mają swojego przewodniczącego w Sejmiku? Mają swojego przewodniczącego, mają swojego wszyscy radni w Sejmiku, natomiast Policzanie mają swojego radnego, który będzie próbował ich reprezentować jak najbardziej potrafię. Żeby bardziej jeszcze, że tak powiem, się przybliżyć z problemami policzan, będę chciała z Państwem się spotykać raz w miesiącu, od stycznia rozpoczniemy, jako że teraz jest już krótki czas przedświąteczny, w jeden wyznaczony dzień. Z przyjemnością będę z Państwem rozmawiała na wszystkie tematy, które będę umiała rozwiązać, albo które będę umiała pokierować do rozwiązania. W kuluarach politycznych gabinetów mówiło się o tym, że Sejmikiem Wojewódzkim będzie zarządzało Prawo i Sprawiedliwość, właśnie między innymi z bezpartyjnymi, które pani reprezentuje. Potem się okazało, że wcale tak nie jest i jest ta szersza koalicja z Platformą Obywatelską. To jest dobry kierunek dla województwa zachodnio-pomorskiego? Przede wszystkim nie ma koalicji bezpartyjnych. Bezpartyjni nie wchodzą w koalicję z nikim na żadnym szczeblu. Mówię o naszym regionie. W związku z tym. To, na tom, to nieformalne wsparcie. Nazwijmy to nieformalne. Formalne tu wsparcie, akurat w przypadku ten, ale będziemy na pewno formalnym wsparciem w zależności od tematów, które będą przedkładane Sejmikowi. Nie chcemy być związani z żadną koalicją, z żadnym ugrupowaniem politycznym. Nie jesteśmy ugrupowaniem, które. Jest w stanie, że tak powiem, tworzyć cokolwiek w jakimś rygorze dyscypliny partyjnej. Jesteśmy ludźmi zgromadzonymi, wolnomyślącymi i każdy z nas, akurat w przypadku Sejmiku jest troje bezpartyjnych, ma prawo podejmować decyzje zgodnie z własną wolą. I z własnym sumieniem. I z własnym sumieniem, oczywiste. A gdyby pani miała ocenić marszałka Olgierda Geblewicza, to jakim marszałkiem był przez Ostatnie 8 lat, Olgierd Geblewicz. Akurat to znaczy, pan ode mnie oczekuje jako od radnej oceny? Jako polityka, który przygląda nie, polity, się sprawom regionu. Politykiem nie jestem. Proszę pana polityk ma pewne, że tak powiem, ramy, pewne obowiązki do, do stosowania się bezwzględnego do nurtu politycznego. E, absolutnie jestem człowiekiem, który nigdy nie był łatwy. I możliwe do dostosowania się do czegokolwiek, co byłoby niezgodne z jego widzeniem sprawy. Czyli jeżeli racja stanu będzie bardzo istotna, to będzie Pani nawet w opozycji, Absolut, jeżeli tak trzeba absolutnie będzie. Absolutnie tak, zdecydowanie tak. I pan marszałek o tym bardzo dobrze wie. I wielu z którymi współpracowałam na przestrzeni swoich wielu lat, wie o tym również bardzo dobrze, że będę zgodna ze swoim widzeniem sprawy, z własnym sumieniem i z własnym widzeniem problemu, a nie politycznym nakazem. Mhm. To zapytam. Tak, trochę inaczej. A jako mieszkanka województwa zachodniopomorskiego, jak ocenia pani władzę e, województwa zachodniopomorskiego? Mam tu właśnie na myśli marszałka Olgierda Geblewicza. Przez te ostatnie 8 lat. Łatwiej mi ocenić przez ostatnie 4 lata, bo mhm. byłam radną sejmiku, n, niż przez 8 lat, bo się może mniej, że tak powiem, włączałam. W, no ale myślę, że ta mia... kontynuacja działań tak. podejmowanych przez Olgierda Geblewicza ja nie wypracowała. Najwłaściwie naj, naj najwłaściwiej byłoby oceniać przez dokonania nie przez osobowość, bo to zostawiamy każdemu sobie, natomiast przez, przez dokonania. I te dokonania akurat na przestrzeni, że tak powiem całej Polski, na tle Polski, my mamy. My mamy ustabilizowaną sytuację, w wielu sytu przypadkach taką, które inne województwa nie mają. A więc jest wszędzie bardzo wiele do naprawienia, do zrobienia i pan marszałek na pewno ma tego również świadomość. I gdyby Rozpocząć działalność o, po odpolitycznieniu sejmiku i działalność taką samorządową, jaka powinna być, to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Mhm, a proszę mi powiedzieć, bo jednym z takich kluczowych zadań należących ogólnie do całego województwa zachodniopomorskiego, będą te działania ukierunkowane na pomoc seniorom, ogólnie politykę senioralną, bo nie oszukujmy się województwo zachodnio pomorskie, zresztą jak i cała Polska pomalutko, ale się jednak starzeje i trzeba będzie tym seniorom pewnego rodzaju rzeczy pozapewniać i te programy pouruchamiać. Jak województwo zachodniopomorskie jest przygotowane do tego, do tego problemu? No to jest temat właściwie taki ogólnopolski, w naszym województwie szczególny, dlatego że my mamy akurat na tle kraju najmniejszy przyrost naturalny, a wręcz mamy, jesteśmy w depresji z większej niż inne regiony kraju. To nasze starzenie się i wydłużanie długości życia to niby osiągnięcie medycyny i, i całe szczęście i właściwie każdemu należałoby życzyć, żeby, żeby długo żył i, i się pięknie starzał. Niemniej faktycznie ta pomoc jest potrzebna i taką politykę, że tak powiem nie tylko senioralną, ale politykę w ramach takiego bezpieczeństwa całego społecznego będziemy próbowali tworzyć dla e, województwa, bo każde miasto, każda gmina, każdy powiat tworzy własną e, ale trzeba będzie skoordynować to na wysokości województwa, na wysokości właśnie między innymi przez Sejmik prowadzonej, takiej, która była, dotarła do potrzebujących w każdym regionie. Bo dzisiaj mamy coś takiego, że znacznie łatwiej o tą pomoc dla seniorów i wsparcie, i przyjście im, że tak powiem, z pomocą w różnych działaniach, im większa gmina, im większe miasto tam gorzej jest prawdopodobnie tam dotrzeć do tych ludzi, gdy mieszkają gdzieś w małych miejscowościach i tam należałoby bardziej, że tak powiem wzmóc w tą współpracę z samorządami gminnymi. Tak mi się wydaje. Du duży nacisk kładzie się na, na aktywność seniorów, natomiast gdzieś w mojej ocenie troszeczkę pomija się to osoby jeszcze starsze, takie, które zostają same z wieloma problemami, którymi rodzina nie jest w stanie się zaopiekować, Mam tutaj na myśli chociażby budowę domów pomocy społecznej, bo tych rzeczywiście też w naszym województwie troszeczkę brakuje. To znaczy, tak ogólnie jest taki trend, żeby odchodzić od budowy takich domów pomocy społecznej. One mają złą sławę. Były budowane w czasach znacznie, że tak powiem, wcześniejszych i były budowane na 200-300 osób. Tego rodzaju takie stalagi, bym powiedziała, budowane dla, dla takiej społeczności w znacznie podeszłym wieku i potrzebującej pomocy, rodzą złe emocje. Odchodzi się od tego. Dzisiaj, już po pierwsze, mówi się, że taki dom pomocy, pomocy społecznej nie powinien być większy niż dla stu osób, ale się odchodzi jeszcze bardziej od tego, mówiąc o takich domach pomocy dla 8, 10, 14 osób. I Szczecin jest takim pierwszym miastem w Polsce, które świetnie wykorzystuje swoje, że tak powiem, zasoby mieszkaniowe, gdzie duże mieszkania mające po, 100, po 150, 200 metrów w starych kamienicach, gdzieś będące najczęściej na parterze, będące własnością gminy, przekształca je na właśnie takie miejsca pobytu całodobowego z opieką całodobową dla od 8 do 14 osób. I jest to większy komfort właśnie dla tych starszych ludzi, większa jakaś taka intymność przebywania, większa możliwość nawiązania takich relacji innych, no i absolutnie większa pomoc im w razie potrzeby, bo ta pielęgniarka, która jest z nimi 24 godziny, znacznie ma mniejsze możliwości obciążenia niż ma 100 czy 200 osób. Mhm, wróćmy się na chwilę do Aleksandra Doby, bo tak. jakby Pani mogła ocenić Aleksandra Dobę jako podróżnika, czy to jest człowiek taki, który potrafiłby się odnaleźć w polityce? Bo wiele osób zastanawia się na tym, czy ten, czy ten ruch skierowany w kierunku polityki to był właściwy już na etapie podejmowania decyzji wtedy, kiedy, kiedy tak naprawdę trzeba było się określić, czy będzie kandydatem bezpartyjnych, czy być może ta refleksja przyszła troszeczkę później i zdał sobie sprawę, że jednak to jest duża odpowiedzialność i może to nie jest odpowiedni kierunek. Znaczy, myślę o panu Aleksandrze Dobie jako bohaterze. Bo postawić sobie takie wyzwanie, taką pasję, to jest jedno, ale realizować to samemu pozbawionym wsparcia w razie czego. Właśnie tu pogotowie opieki nad osobami starszymi i całodobowej opieki, o czym przed chwilą mówiliśmy, to jest zupełnie coś innego. Ale z drugiej strony oceniłabym pana Aleksandra, mówiąc o nim jako o bohaterze, istotniując bohaterstwo, by mu dała drugie miejsce. Bo przekornie bym pierwszą bohaterką, tego zrobiła żonę pana Aleksandra Doby. Bo pan Aleksander realizuje swoje pasje, swoje marzenia, wciela w czyn. To jest jego życie, to jest jego wielkość, to jest jego publicity. Natomiast bohaterką wszystkiego chyba jest żona pana doby. Nie znam tej pani, ale tak sobie wyobrażam, że kobieta przez miesiące, przez setki dni w Zachsypiająca z niewiedzą, gdzie jest. Czy on jeszcze gdzieś jest, jak się obudzi? I to trwa tygodniami, miesiącami, setkami dni na przestrzeni tych pasji realizowanych przez pana dobę. Myślę, że, że to setki dni nocy. A noc nie daje skojarzeń takich radosnych, nie daje rozwiązań różowych, szklanych daje negatywne widzenie i ona z tym zasypiała, z tym negatywnym widzeniem jej męża gdzieś tam w otchłani wodnej, gdzieś na którymś oceanie. I myślę, że ona jest bohaterką. Nie znam tej pani, dziękuję tej pani za wytrwałość. Myślę, że niewiele kobiet by potrafiło to zrobić. Oczywiste, znalazłoby wyjście, najprostsze jakie ten, no, no, czyli po, pokazujące własną drogę takiemu, tak, temu mężczyźnie. Ona, zosta, ona trwa. I jest jego wsparciem. I jest jego wsparciem. I to jest bohaterstwo. Pan Doba jest bohaterem, realizatorem, bym powiedziała, swoich pasji. I niech realizuje się I... na morzach i oceanach. I A pani chce. będzie realizować się w Sejmiku Województwa Zachodnio-Pomorskiego. I spróbuję godnie go zastępować, ale obiecuję, że na żaden kajak nie wsiądę. Dziękuję. Moim państwa gościem była pani Maria Ilnicka-Mądry, przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę i za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.